Stylizacja Doroty Wellman, która moim zdaniem nie jest ani jakoś bardzo dobra, ani bardzo zła. Zacznijmy od rzeczy, które moim zdaniem jest tutaj dobrze zrobionych. Przede wszystkim mamy spodnie, które nie są ani zbyt obcisłe, ani zbyt luźne, co fajnie modeluje jej sylwetkę. Dodatkowo mamy je delikatnie podwinięte, przez co sylwetka nabiera troszeczkę lekkości. Mamy tutaj buty, których ciężkość i masywność została odpowiednio dobrana do proporcji sylwetki Doroty Wellman oraz mamy łańcuszek, który tworzy nam pionową linię stylizacji, przez co dodatkowo mamy wyszczuplenie sylwetki. Rzeczy, które moim zdaniem zostały zrobione gorzej, to jasna góra, która bardzo mocno rzuca się w oczy, przez co wydaje się, że sylwetka Doroty Wellman jest sylwetką większą u góry, a mniejszą na dole, oraz dekolt, który bardzo mocno zwrócił uwagę na jej mocno spadziste ramiona. Tak jak mówię, w tej stylizacji są rzeczy, które są dobrze zrobione, ale są też rzeczy, które są po prostu zrobione nieodpowiednio i gdyby je zamienić, stylizacja mogłaby być naprawdę dobra.